Pierwsze 15 minut nie wyglądało zbyt dobrze, ale wspaniałe przeżycie. Super, że takie coś zostało zorganizowane. W zasadzie Wisła wygrała, także tutaj wydaje mi się, że choć jakaś sportowa złość jest, powinniśmy strzelić jeszcze dwie bramki. Pomimo upływu czasu widzieliśmy, że Żuraw potrafi szybko biegać, Franek potrafi się znaleźć w sytuacji bramkowej. No, fajnie, ogólnie bardzo szczytny cel. Kibice dopisali, dziękujemy bardzo. No i przed nami... No. Ciężko mi odpowiadać tutaj za kolegów, ale wydaje mi się, że mają tak samo jak ja. Po prostu czują wielki sentyment, ogromny sentyment do tego klubu. Mam nadzieję, że tak jak ja czują się Wiślakami. No to właśnie dlatego. Poza tym tak naprawdę dzisiaj po wielu, wielu latach spotkaliśmy się wszyscy i wszyscy mogliśmy się tak naprawdę pożegnać z kibicami. Co z koszulką, którą masz na sobie teraz? Podobno jest sprzedana już, także mam nadzieję, że dobra licytacja poszła i no i pomagamy klubowi, który, nie ukrywajmy, nie jest w najlepszej sytuacji, a tym meczem mam nadzieję, że w jakiś sposób pomożemy. A było dwóch fajnych chłopaków, dobrych zawodników na boisku. Wydaje mi się, że przed nimi przyszłość, tylko trzeba dużo pracować. Odprawa była bardzo spokojna, jak na trenera Smudy praktycznie aż byłem zdziwiony, że nie było wskazówek taktycznych. No ale tak jak powiedziałem, zebrali się kumple po to, żeby ze sobą troszeczkę pobyć na boisku przed kibicami i teraz chwilę posiedzieć.